Proszę, proszę Państwa, mówimy tutaj o tym filmie Muriego, Zabobony, proszę oglądać. No, tego filmu to pewnie nigdzie nie znajdziecie, ale może, jak będzie dobrze szukał w internecie, ja myślę, że powinien być. Bo to jest bardzo stary film, ile 20 lat temu oglądałam, to chyba to nie jest aż tak bardzo dawno, że kobieta, która była przez Kościół katolicki spalona na stosie, bo oni tutaj mówią, że zło dobrem zwycięża. Ja mówię, dobre manipulacje, a oni co, ręce obcinali, oczy wydłużali. Bywali. Przecież są jeszcze narzędzia tortur średniowiecznych. Jak można znęcać się nad człowiekiem w sposób cielesny? To nawet apostoł Paweł odnośnie modlenia się do Jahwe mówi, że ćwiczenie cielesne mały pożytek przynosi. Także proszę, psychiki oni nie mają, psychologii nie mają, mądrości nie mają ci, którzy używają siły, ogólnie rzecz biorąc. Ale ten film proszę oglądać. Muriego, Mury, Zabobony, kobieta spalone na stosie i balladyna, jedna wielka pomsta, że tam do morderstw doszło, że ksiądz katolicki na przykład poszedł do chlewka, proszę Państwa, piłować piłą tarczową drewno. Ta piła tarczowa wyskoczyła i po tym księdzu zaczęła jeździć krew. No straszny film, straszny, ale dlatego, że oni te czarownice spalili. Także to jest taka manipulacja, co oni tutaj mówią, że zło dobrem zwycięża. Proszę znaleźć ten film, na pewno w internecie znajdziesz. Mury, reżyser, Zabobony, taki tytuł, Zabobony. Zaleski to on głupi, on tylko te krzyże nosi, on tam nic nie znajdzie.